wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. W numerze m.in. wojna przewoźników, policja wkracza do akcji, śmierć na torach, nie żyje Ukrainka, bezbarwny sparing KS-u, do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna, blisko Twoich spraw, cena złoty 99 zł. Oficjalne obchody 72. rocznicy wybuchu powstania rozpoczęły się w miniony poniedziałek na cmentarzu w Kutnie. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kaplicy cmentarnej, następnie złożono kwiaty w miejscu pamięci narodowej. Dokładnie o godzinie 17 w mieście zawyły syreny, aby przypomnieć wszystkim o wydarzeniach sprzed 72 lat. 1 sierpnia w 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Było ono największym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. To już 72 lata dzielą nas od zrywu, który tak ogromne piętno odcisnął na historii Polski, wyglądzie miasta i życiu jego mieszkańców. Warszawa została pozostawiona sama sobie. Normalną rzeczą jest, że powstanie pozbawione wsparcia powinno zgasnąć po kilku dniach. Tymczasem oni bronili się przez kolejne mordercze 63 dni. 2 października 1944 roku w Ożarowie podpisano umowę kapitulacyjną. W 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pamięć o poświęceniu mieszkańców tego miasta jest wciąż żywa, także tutaj w Kutnie. W Powstaniu Warszawskim bataliony harcerskie Zośka i Parasol walczyły na Woli, Starówce, Czerniakowie oraz batalion Wigry na Woli i Starówce. Były grupy szturmowe poza Warszawą, które szły na pomoc powstańcom warszawskim. Komendant Główny Armii Krajowej uznał kampanię harcerską Rudy jako najlepszą kampanię szturmową Armii Krajowej. Pięćdziesięcioro, ośmioro kutnian zwiedzało narodową kolekcję róż w ogrodzie botanicznym w Powsinie. Można było zobaczyć m.in. dobrze znane nam róże Kutno i róże Kopernik. Uczestników wycieczki zaproszono również na konferencję poświęconą rzecz jasna różom, która to konferencja odbędzie się przy okazji tegorocznego wrześniowego Święta Róży.
W ramach projektu Kochasz Róże, Kochaj Kutno mieszkańcy naszego miasta odwiedzili ogród botaniczny w Powsinie. Ogród botaniczny został założony w 1928 roku, a w 1990 został otwarty dla zwiedzających. W 2015 roku odbyły się tu obchody 25-lecia otwarcia ogrodu do zwiedzania publicznego. Mieszkańcy stolicy nadali mu tytuł Magiczne Miejsce Warszawy. Ogród ten wśród licznych kolekcji roślin posiada narodową kolekcję odmian uprawnych róż. Kolekcja róż powstała w roku 1998, a 10 lat później uzyskała status kolekcji narodowej, przyjmując nazwę Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż. To największa kolekcja róż w kraju i licząca się na świecie pod względem różnorodności odmian i gatunków. Po narodowej kolekcji róż oprowadzała kutnian Marta Monder, kurator i założyciel Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż, pokazując szczególne odmiany i opowiadając o różach, a także o ich pielęgnacji. Wśród wielu róż zobaczyć można było róże Kutno i Mikołaj Kopernik. Przewodnicy oprowadzili zwiedzających również po pozostałej części ogrodu botanicznego, a później można było podziwiać wybrane kolekcje roślin drzewiastych, flory Polski, bylin, roślin cebulowych i kłączowych, a także roślin warzywnych i sadowniczych. Najbardziej w ogrodzie botanicznym podobała mi się szklarnia. Było tam wiele roślin egzotycznych. Najbardziej moją uwagę przykuły cytrusy, drzewa cytrusowe. Odwiedziliśmy szklarnię, w której były przepiękne drzewa cytrusowe, jak też kwiaty, których no, niestety u nas nie możemy podziwiać w Kutnie. Najbardziej dzisiejsze wycieczce podobało mi się przejście po górach. Bardzo one odzwierciedlają tą florę naszych polskich gór. No i wszystkim polecam. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, zwiedzić. Uczestnicy wycieczki mieli też okazję usłyszeć o konferencji różanej, która będzie miała miejsce w Kutnowskim Domu Kultury podczas tegorocznego Święta Róży. Jednym z wykładowców tej konferencji będzie właśnie dr Marta Monder. W minioną sobotę odbył się pierwszy plenerowy koncert w trakcie letniego festiwalu muzycznego. W programie znalazły się takie utwory jak O Sole Mio, Gdybym Był Bogaczem, Granada czy Montu Czardasz. Koncert odbył się na placu Marszałka Piłsudskiego. Jednym z najbardziej popularnych wydarzeń w sezonie wakacyjnym jest letni festiwal muzyczny. O wyjątkową atmosferę i pozytywne wibracje zadbali soliści Bernadeta Grabias, Anna Jeremus Lewandowska, Wiesław Bednarek czy Paweł Wolski. Wybraliśmy program rzeczywiście wspaniały, taki, który Państwo kochacie i który na naszym festiwalu no, najbardziej jakby Państwu się podobał. Więc będzie od przeboju do przeboju. Myślę, że dzisiejszy wieczór będzie bardzo pięknym i radosnym i miłym wieczorem. Soliści zaprezentowali publiczności znane i lubiane przeboje. Niezwykły odbiór i liczna frekwencja na koncertach to uzasadnienie słuszności działań podjętych przez organizatorów i sponsorów. Letni festiwal muzyczny jest przede wszystkim wkładem w promocję miasta Kutno na terenie całego kraju. Powiat kutnowski, podobnie jak miasto Kutno, będzie mieć swoje logo. Całość musi jeszcze zatwierdzić Rada Powiatu w Kutnie na powakacyjnej sesji. Logo nawiązuje do charakterystyki naszego powiatu. Powiat kutnowski ma swoje oficjalne logo. Projekt loga czeka jeszcze na zatwierdzenie przez Radę Powiatu. Hasło zachowujemy, tak? To hasło, które już na stronie internetowej starostwa można oglądać i można czytać, czyli do nas zawsze blisko, co świadczy właśnie o tym tam naszym doskonałym położeniu komunikacyjnym, ale i też no, otwartości dla mieszkańców. Logo powiatu kutnowskiego ma kształt kuli z charakterystycznymi dla samego powiatu elementami. Tam właśnie mamy drogi, prawda? Mamy przemysł, elementy
właśnie symbolika przemysłową i, no i też oczywiście KWOS, prawda, czyli rolnictwo, bo ten charakter rolniczo-przemysłowy czy przemysłowo-rolniczy powiatu kutnowskiego też chcielibyśmy podkreślać, no i żeby to wizualnie się kojarzyło, a to jest powiat kutnowski, tak jak Kutno jest miastem róż, tak my tutaj też chcielibyśmy takie logo eksponować. Potem byśmy to wykorzystywali w różnych materiałach reklamowych, promocyjnych. W ten sposób byłoby to myślę, że z pożytkiem dla samego powiatu i też dla mieszkańców powiatu kutnowskiego. Logo wpisuje się w strategię rozwoju powiatu kutnowskiego. Między innymi mamy tam dość rozbudowany cel promocji powiatu. Trwają obecnie prace zespołu do spraw ewaluacji tej strategii. Rada Powiatu zbierze się po przerwie wakacyjnej i wtedy też dowiemy się, czy to logo zatwierdzi. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, jak co roku w okresie wakacyjnym, otwiera się na dzieci. Aktualnie trwa trzeci turnus zajęć w bibliotece. Jakie atrakcje czekają na dzieci, to sprawdzał Marek Gołębiewski. Wakacje w bibliotece zaczęły się od 27 czerwca i potrwają do 5 sierpnia. Spotkania były podzielone na 3 turnusy po 2 tygodnie. Ponieważ to są wakacje w bibliotece, więc muszą być związane z książką i z literaturą dla dzieci. W tym roku wymyśliłyśmy sobie, że w poszczególnym tygodniu naszych wakacyjnych spotkań będziemy spotykać się po prostu z poszczególnymi bohaterami. W ramach tych 3 godzin oczywiście były zabawy integracyjne, ponieważ dzieci, z którymi mamy przyjemność się spotykać, no, czasami po raz pierwszy do nas przyszły tutaj do biblioteki i spotykamy się po raz pierwszy właśnie w takim gronie. Podczas 2 pierwszych turnusów wakacji w bibliotece dzieci podróżowały z Kogutkiem Ziutkiem Barbary Sudą. Zwiedzały różne regiony Polski od gór do Mazur oraz poznały zabytki Krakowa i Warszawy. Dodatkowo uczestniczyły w zabawach ruchowych, w zabawach integracyjno-sportowych oraz wykonywały prace plastyczne. Zabawy integracyjne, głośne czytanie wybranego fragmentu książki, rozmowa i zajęcia związane właśnie z tym tematem, który był poruszany właśnie w wybranym fragmencie, no i oczywiście prace plastyczne, które ozdabiają naszą bibliotekę. Jeżeli starczyło czasu i również pogoda na to pozwoliła, dzieci również miały okazję skorzystać z gier przed biblioteką. Aktualnie trwa ostatni, trzeci turnus. My akurat się świetnie bawimy. Zawsze panie Trzcieka fajne książki nam opowiadają. Ja lubię wychodzić na dwór i prace plastyczne. Co robisz na pracach plastycznych? Rysujemy różne rzeczy związane na przykład z książką. Najbardziej mi się podoba wychodzenie na dwór. I czasami możemy grać w zbijaka. Rysowaliśmy, bawiliśmy się na dworzu, poznawaliśmy się, słuchaliśmy jak pani czyta książki i my przedstawialiśmy swoje ulubione książki i te, które ostatnio czytaliśmy. A później mieliśmy trochę czasu, żeby się pobawić i zagrać w różne gry. Co ciekawego będzie się działo w najbliższych dniach? W czwartek będzie kontynuacja wątku literatury fantasy i w piątek, tak jak już wcześniej mówiłam, spotkania związane z książką. I ponieważ to jest również zakończenie turnusu, więc będzie na pewno więcej zabaw przed biblioteką. Historia wzywa do Kutna króla Augusta III. Sam król ma przyjechać już w sobotę i świętować swoje imieniny z mieszkańcami Kutna. Zapowiada się, drodzy Państwo, iście królewska uczta. Prócz występów i konkursów na imieninowych gości czeka słodka niespodzianka, którą uwielbia podobno sam monarcha. Uczta dla ducha i dla ciała czeka mieszkańców Kutna w najbliższą sobotę 6 sierpnia. Każdy mieszkaniec może przyjść na imieniny nie byle kogo, bo samego króla Augusta III. Muzeum Regionalne nawiązuje tym samym do tradycji obchodzenia imienin króla Augusta. Z tej okazji oczywiście były organizowane na cześć króla różnego typu przedsięwzięcia, w tym ulubione przez króla przedstawienia teatralne, operowe. Dlatego też na tym festynie chcielibyśmy do tego nawiązać, czyli będzie uczta duchowa w postaci przedstawienia baletowego Śpiąca Królewna, nawiązującego do konwencji barokowej, także koncert grupy Amadeus Trio, która wykona
no można powiedzieć, hity muzyki klasycznej, nie tylko może z epoki barokowej. Ponadto, jak na imieniny przystało, będą niespodzianki kulinarne na królewskim stole. Każdy będzie mógł wziąć udział w konkursach z nagrodami. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci, dla rodzin. Tutaj wspólnie z garnizonem Fortety Częstochowskiej organizujemy różnego rodzaju animacje, będą scenki rodzajowe dworskie z okresu, można będzie spróbować swoich sił w warsztatach tanecznych, warsztatach plastycznych, czy spróbować swoich sił w grach towarzyskich z epoki, w towarzystwie właśnie rekonstruktorów między innymi. Organizatorzy zachęcają również do tego, by na imieniny króla przyjść w samodzielnie wykonanym kostiumie z epoki baroku. Od godziny 16 zaczynamy tutaj korowodem, w zasadzie nieco wcześniej korowodem przez ulicę Królewską i o 16 będzie powitanie króla Augusta III na scenie. W tą rolę wciela się już po raz kolejny Uwe Miller, czyli Stowarzyszenie Augustus Rex z Drezna. I wraz z dworem nastąpi to powitanie właśnie na scenie. Później zapraszamy także na pokaz musztry i zgodnie z konwencją 18-wieczną pokazy szczudlarzy, czyli bal wenecki. Potem właśnie koncert grupy Amadeus Trio i na zakończenie festynu o godzinie 19.30 zapraszamy na przedstawienie barokowe Śpiąca Królewna. W trakcie festynu będzie można również obejrzeć wystawę Pałac ukryty w miejskim pejzażu. Na wystawie będą zaprezentowane najnowsze nabytki związane z czasami saskimi. W piątek ostatecznie z kutnowskiego pejzażu zniknie reszta dawnej kotłowni szpitala. Komin kotłowni ma w sposób spektakularny przejść do historii. W piątek, 5 sierpnia o 13:00 reszta dawnej kotłowni szpitala zostanie ostatecznie wyburzona. Sama kotłownia od lat wyglądała jak z krajobrazu po bitwie. Mieszkańcy Kutna, czy nie wiem, widzieli, czy ewentualnie spacerowali, czy może nawet ktoś miał okazję w środku być, no to straszył swoim wyglądem, ale też groził no, różnego rodzaju niebezpieczeństwami, w tym zawaleniem. W związku z tym w planach inwestycji powiatu kutnowskiego na 2006 znalazła się również rozbiórka tej kotłowni. Kilkudziesięciometrowy komin zniknie z lokalnego krajobrazu w spektakularny sposób. Porównując do tego, co kiedyś w latach 70. było po słynnej lodowni, tak, kiedy też saperzy z Włocławka musieli przyjechać, żeby te podziemia dość takie potężne zburzyć, a na miejscu później powstał Kutnowski Dom Kultury, to z tym kominem będzie na pewno jakiś tam problem, ale no firma gwarantuje, że z użyciem materiałów wybuchowych to będzie się działo. Po piątkowym wyburzeniu rozpoczną się prace porządkowe półhektarowej działki. Na miejscu kotłowni powstanie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Powstanie biurowiec, powstaną miejsca parkingowe, manewrowe, tak, i powstanie właśnie ten ośrodek, no tak. Z tego, co się orientuje, przewiduje się, że wszystko pójdzie dobrze. W przyszłym roku od stycznia taki ośrodek mógłby powstać. No to myślę, że byłoby to znaczne ułatwienie dla mieszkańców. Nasz wkład byłby taki, że po prostu by oddamy w dzierżawę ten teren, a resztę będzie zajmował się prezydent miasta Kutna, miasto Kutno, tą inwestycją. Nie jest jednak do końca wiadome, czy ośrodek w styczniu ma dopiero powstać, czy też już funkcjonować i egzaminować przyszłych kierowców. Przedsiębiorcy bardzo często szukają możliwości niepłacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jest popyt, jest i podaż. W internecie pojawia się coraz więcej nieuczciwych firm, które proponują przedsiębiorcom zatrudnienie w jednym z państw Unii Europejskiej na małą część etatu, a tym samym niepłacenie składek w Polsce. Przedsiębiorcy powinni uważać jednak na proponowany im łatwy zysk. Oszczędź do 50% kosztów firmy na składkach ZUS. Zoptymalizuj składki do ZUS. Treści takich internetowych ogłoszeń kuszą. Oferty płyną od firm, które proponują przedsiębiorcom zatrudnienie w jednym z unijnych państw na małą część etatu. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi opłacać składek z tytułu działalności w Polsce. Czy rzeczywiście? Faktem jest, że prawo unijne koordynujące systemy ubezpieczeń społecznych wprowadza taką zasadę, że wystarczy jedno ubezpieczenie i ubezpieczenie w jednym kraju jest akceptowane i uznawane przez pozostałe kraje Unii. Natomiast kwestia
tego, żeby zwolnić się z opłacania składek z tytułu działalności gospodarczej w Polsce na podstawie fikcyjnej umowy zawartej za granicą, to już jest zupełnie inna sprawa. Umowa o pracę nie może być zawarta dla pozoru. Praca musi być faktycznie wykonywana. Wtedy dopiero przedsiębiorca rzeczywiście nie musi odprowadzać składek z działalności prowadzonej w kraju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych współpracuje z instytucjami ubezpieczeniowymi w krajach poza naszym krajem, w krajach Unii Europejskiej i my się wymieniamy informacjami, więc jest to dla nas weryfikowalne. My współpracując z tymi krajami wiemy, czy dana osoba rzeczywiście będzie wykonywała tam faktycznie swoje zatrudnienie, bo te firmy, bo te instytucje po prostu to sprawdzają. Konsekwencja zawarcia fikcyjnej umowy i nieopłacania składek w Polsce jest niemała. Przedsiębiorca musi opłacić nie tylko zaległe składki, ale musi od nich opłacić także odsetki. A dodatkowo jest jeszcze związany z firmą, która mu zaproponowała takie rozwiązanie, no i również opłaca im jakieś koszty. Każdy z przedsiębiorców, który chciałby ominąć prawo, musi liczyć się z tym, że prawo nie ominie jego portfela. Akwapark Kutno zaprasza już w niedzielę 7 sierpnia na wybory Miss Lata Akwaparku Kutno 2016. Jury będzie wybierać najpiękniejsze kobiety spośród tych wszystkich, które zgłosiły się na konkurs. W najbliższą niedzielę 18 kobiet z całej Polski stanie do rywalizacji o miano Miss Akwaparku Kutno Lato 2016. Do naszej wspólnej zabawy zgłosiło się 18 kandydatek. Można powiedzieć z całej Polski. Mamy kandydatki z Łodzi, z Łowicza, z Łęczycy, z Włocławka, ale też z okolic Zielonej Góry. No oczywiście nie mogło zabraknąć pięknych kobiet z Kutna. Podczas gali finałowej kandydatki zaprezentują się w letnich sukienkach, strojach sportowych oraz strojach kąpielowych. Gościem honorowym, specjalnym gościem gali finałowej będzie znany aktor o kutnowskich korzeniach, myślę, że już Państwo wiecie kto, Robert Kudelski. Nasze jury, którego przewodniczącym jest Paweł Ślęzak, będzie wybierało Miss Lata Akwaparku Kutno, pierwszą wicemis oraz drugą wicemis. Podobnie jak w roku ubiegłym, dzięki sponsorom na laureatki czekają wspaniałe nagrody w postaci voucheru na wycieczkę oraz innych niespodzianek. Dla Miss i Miss Publiczności przewidzieliśmy vouchery na zagraniczne wycieczki. Oczywiście wszystko to dzięki naszym sponsorom. Wszyscy z Państwa, którzy zechcą z nami się wspólnie bawić, będą w tym dniu w akwaparku razem z nami, zagłosują na Miss Publiczności, również wezmą udział w losowaniu nagród zarówno rzeczowych, zaproszeń do akwaparku, jak i voucheru. Najbliższa niedziela, 7 sierpnia, godzina 17. Zaczynamy. Wybieramy najpiękniejsze spośród tych pięknych, które do nas się zgłosiły. A gościem specjalnym będzie Robert Kudelski. Serdecznie zapraszam.